Cześć, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. Witajcie w pierwszym odcinku Pana Apki, który został w całości poświęcony aplikacjom na Windows Phone'a. Dzisiaj w menu mamy dla Was dwie gry, coś dla miłośników mobilnego wideo, przydatne narzędzie, a na koniec sprawdzimy, czy mamy równy pod sufitem. Zapraszamy. Lara Croft chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Tym razem najbardziej znana archeolog na świecie ma przed sobą nieco kilometrów do zrobienia, choć nie tylko. Ready Run to co prawda typowy runner, gdzie startujemy postacią mknącą przed siebie po trasie najeżonej przeszkodami, ale nie tylko. Studio Square Enix wzbogaciło przyjemną i nieskomplikowaną, choć wciągającą rozgrywkę o dodatkowe elementy, takie jak bieganie po ścianach, strzelanie do przeciwników, a nawet ujeżdżanie dinozaurów. Słowem, dla każdego coś miłego i to w naprawdę niezłej oprawie audiowizualnej, czerpiącej garściami ze znanego wszystkim Tomb Raidera. Kolejną ciekawą grą, która wpadła nam w oko, jest Swirly. Nie pierwszy raz zresztą, bo pokazywaliśmy ją Wam w 20 odcinku Pana Apki. Tym razem pokazujemy ją Wam, bo mogą w nią zagrać także posiadacze smartfonów z Windows Phone. Na czym to polega? Przypomnijmy. Upuszczamy kolorowe kulki w taki sposób, aby trafić w obiekt obracający się u dołu ekranu, a kolor kulki musi zgadzać się z kolorem fragmentu obiektu. Jeśli trafimy, gramy dalej. Jeśli chybimy, kończymy grę i zaczynamy poziom od początku. Ewentualnie korzystamy z diamentów umożliwiających dalszą rozgrywkę, dostępnych za pomocą systemu mikropłatności. Gra jest przyjemna dla oka i potrafi wciągnąć na dłużej. Trzecia aplikacja na dziś to narzędzie, które może się przydać wielu z Was. VideoShot, jak już wskazuje sama nazwa, to narzędzie przeznaczone do mobilnego montażu filmów. W końcu, jeśli współczesne smartfony mają spore moce obliczeniowe, to czemu nie wykorzystać ich także do poważniejszych rzeczy niż lepsze lub gorsze gry, prawda? VideoShot potrafi sporo. Można przy jego pomocy przycinać, dzielić na kawałki i odpowiednio mieszać wideo, a także dodawać do tego projektu zdjęcia przechowywane w pamięci i ścieżkę audio oraz dodawać napisy. Słowem, jest tu wszystko, czego można oczekiwać od mobilnej aplikacji do montażu wideo. Tę aplikację na pewno znacie z desktopowego Windowsa. Mobilna wersja iDy ma podobne możliwości. Można przy jej pomocy dokładnie przyjrzeć się podzespołom swojego smartfona. Łatwo można na przykład sprawdzić, jaki procesor mamy na pokładzie, jakim ekranem i pamięcią dysponujemy, a także sięgnąć po informacje dotyczące sieci komórkowej i Wi-Fi. Na koniec tradycyjnie już coś niezbyt mądrego. Nie wiemy, skąd pomysł na taką aplikację, ale zapewne jest na nią zapotrzebowanie, skoro powstała. Aplikacja Test Psychiki ma nam pomóc w samodzielnej diagnozie chorób, które mogą nas dotknąć. W tym celu trzeba zmierzyć się z 4 testami. Byłoby to nawet ciekawe, ale chyba nikt zbytnio nie przyłożył się do ich opracowania. A już na pewno nie był to żaden psychiatra ani psycholog, bo część pytań jest tak oczywista, że aż śmieszna. Więc jeśli czujecie się, że coś jest z Wami nie tak, nie pobierajcie tej aplikacji, a zamiast tego odwiedźcie specjalistę. To już wszystkie aplikacje na Windows Phone'a, które przygotowaliśmy Wam dziś. Po więcej zapraszamy w kolejną środę. Do zobaczenia.